Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panią, witam państwa. Trochę panna nie było, więc mam trochę pytań, jeśli pan pozwoli. Pan w swoim liście zaapelował do polityków i dziennikarzy na kilka dni przed negatywną decyzją Komisji Europejskiej w sprawie lotniska w Kosakowie. No właśnie, pan apeluje, że co my mamy niby zrobić? To głos związany nie tyle z kwestią lotniska w Gdyni, tylko związany z tym, że zbliża się czas kampanii wyborczej do Europarlamentu i powinniśmy w tej kampanii zachęcić kandydatów, wszystkie partie polityczne do tego, byśmy w tych wyborach dyskutowali o rzeczach ważnych, nie tylko tych, które są ważne dla procesu integracji europejskiej, ale także ważne dla naszych interesów tu polskich, które są realizowane w Europie. Ładnie brzmi, ale ja mam takie wrażenie, że pan próbuje znaleźć winnego. Że może Komisja Europejska jest winna, że może dziennikarze albo europosłowie, że wszyscy są winni temu, że trochę z tą inwestycją Gdyni nie idzie tak, jak miało iść. Znaczy, ja nie ukrywam, że naszym zdaniem i zdaniem naszych ekspertów projekt jest realizowany zgodnie z regułami dozwolonej pomocy publicznej. Stąd też tą procedurę i tą ocenę oceniam krytycznie, ale to jest moje prawo i prawo ekspertów, którzy dla nas takie dokumenty przygotowują. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten list dotyczy czego innego. Według mnie dotyczy i tych, którzy go komentują, dotyczy właśnie tego. Właśnie tego. Myślę, że przykład gdyńskiego lotniska jest dobrym przykładem tego, że nie potrafimy skutecznie i twardo walczyć o własne interesy na poziomie europejskim. I w istocie doświadczenie wynikające z realizacji tego projektu pokazuje, jak słaby jest lobbying polskich interesów w Europie. Jak Panie świetnie radzą sobie. Ja mam wrażenie, że pan walczy o to lotnisko sam. Marszałek przeciwny, albo sceptyczny. Reszta kolegów tutaj sceptyczni co najmniej. Pan po prostu został sam w tej walce. Panie redaktor, u źródeł tego projektu jest po pierwsze pełna akceptacja tego projektu przez samorząd regionalny i samorządowców z naszego regionu, jak i też u źródeł tego projektu są pozytywne decyzje i uzgodnienia z rządem Rzeczypospolitej. Tak, tylko nie byłoby tego projektu, gdyby nie pełna akceptacja przez trzech ministrów, którzy zanim podjęto jakąkolwiek decyzję w sprawie realizacji tego projektu, uznali za celowe i rozsądne realizowanie tego działania. No dobrze, tylko możesz ministrów pomińmy. Natomiast pan się powołuje, jak rozumiem, na list intencyjny, który kiedyś podpisaliście, tak? Samorządowcy, tam był marszałek Jan Kozłowski, przedstawiciel Gdańska, Sopotu, to był akurat Jacek Karnowski, że była taka wola. Tylko dzisiaj, jak słucham tych przedstawicieli, którzy tam podpisywali, to oni mówią zupełnie co innego, że każdy z was inaczej to rozumie. Znaczy, tak? Że potem dokonano, nie wiem, w Rębiechowie pewnych analiz i wyszło na to, że nie można budować właściwie konkurencyjnego lotniska z takim zapleczem, jak dzisiaj jest w Gdyni. Panie redaktor, wtedy, kiedy podpisywaliśmy ten list, deklarowaliśmy współdziałanie wszyscy na rzecz tego projektu, a projekt nie był konkurencyjny, bo pierwsze dwa lata realizacji tego projektu to działania na rzecz budowy lotniska w Gdyni-Kosakowie nie przez podmiot samodzielny, tylko przez port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo. Najdalej idąca zadeklarowana współpraca. To co nie potem się my zrezygnowaliśmy z współpracy przy realizacji tego projektu. Ta współpraca została wypowiedziana i wycofano się z tych deklaracji współpracy już w trakcie realizacji tego projektu. I nie mógł się pan wycofać z niego. Ten projekt był realizowany i uzyskiwał akceptację ze strony rządowej, uzyskiwał pozytywne opinie ze strony ekspertów, którzy wykazywali celowość, racjonalność i sensowność realizacji tego projektu. Mam takie dobre wrażenie, że panu trochę w tym momencie puszczają nerwy, a powiem panu dlaczego. Bo tak, czytam. Co do wojewody, który tutaj się wypowiadał w radiu, pan mówi, że oczekuje od niego czytania tekstu ze zrozumieniem, więc to nie jest sympatyczny komentarz. Do Gazety Wyborczej pan pisze, że panu przykro, że gazeta po raz kolejny próbuje kopać rów między Gdańskiem a Gdynią. Potem czytam także, że pan mówi, że z przykrością czyta różne negatywne opinie polityków, a do tego w tym pańskim liście otwartym jest taki argument, że gdyby było tak, jak jest dzisiaj 80 lat temu, to by Gdyni nie wybudowano. Trudno dyskutować z takim argumentem. Panie redaktor, to jest taka retoryka, tak? Akceptuję to, że w sposób krytyczny można oceniać nasze działania, natomiast my nie mamy prawa oceniać krytycznie innych zachowań i innych opinii. No mamy takie prawo i z tego prawa korzystamy. Mogę nie podzielać tego działania. No jeżeli pan wojewoda zabiera głos w dyskusji,
próbując interpretować zupełnie w oderwaniu od tekstu moje słowa, to mam prawo stwierdzić, że pan wojewoda albo z tym tekstem się nie zapoznał, albo go nie zrozumiał. Twierdził, że się zapoznał i twierdził, że rozumie. Dobrze, rozumiem. Co dalej, panie prezydencie? Co dalej, jeśli ta decyzja faktycznie taka będzie, a wszyscy tak mówią, że będzie negatywna decyzja, że ta pomoc publiczna, czyli właściwie wydatki poniesione przez Gdynię i Kosakowo, one były nieuzasadnione, więc jak rozumiem, spółka no teoretycznie musiałaby je zwrócić, ale przecież ich nie posiada, więc co? Upadnie. Spółka upadnie, ale infrastruktura pozostaje i będziemy nadal prowadzić działania na rzecz tego, by funkcja cywilna na lotnisku, funkcjonującym lotnisku wojskowym, została zrealizowana. A za co dokończycie tę inwestycję? Ona nie jest jeszcze skończona. Nie jest jeszcze skończona, ale być może będziemy działać na rzecz utworzenia nowego podmiotu, być może ponownie będziemy przekonywać, że warto ten projekt realizować wspólnie. Wiele zależy od tego. Ale kogo przekonywać? Czy pani redaktor zachęca mnie do takiej hipotezy, bo pani redaktor już przesądza... To chyba trzeba działać, Pani redaktor, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że decyzja nie została podjęta. Ja rozumiem, że pani redaktor... Ale to pan ogłosił, że zostanie taka podjęta. Panie prezydencie, no trzymajmy ten się. Bałagan, który... Pan nas o tym poinformował. Pani redaktor, nas o tym poinformowała Komisja Europejska, no. Po czym się z tego wycofała. Wycofała, mówiąc, że żadna decyzja w tej sprawie nie została podjęta. No tak, ale to mówimy o tym, co się zdarzyło kilka dni temu, ale wcześniej, kiedy pan pisał ten list, to jakby nie bez przyczyny go pan pisze, bo pan się spodziewa, bo wszyscy tak mówią, którzy cokolwiek tam wiedzą z tej Brukseli, że taka decyzja będzie. No, panie prezydencie, rozumiemy pani subiektywnie przekonanie, ale z tekstu tego listu to nie wynika. Mówię o tym. Dobrze, ja pytam, co dalej, bo to jest ważniejsze dla mnie. Panie rektor, ale jeżeli będę miał szansę skończyć choćby w jednej sprawie swoją odpowiedź, myślę, że będzie nam łatwiej się rozmawiało. Jeżeli skierowałem w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu list do polityków, to on jest wynikiem naszej oceny, że Polska nie dość skutecznie zabiega o swoje interesy w Unii Europejskiej. Właśnie w Gdyni, w mieście, które jest budowane tak naprawdę przy znacznym wsparciu ze środków Unii Europejskiej, mieście, w którym generalnie wszyscy wyrażamy głęboką nadzieję w to, że Polska odnajdzie swoje świetne perspektywy integrujące się w Europie, chcemy, by to miejsce w Europie budowane było w oparciu o także skuteczne zabieganie o ważne dla nas sprawy. A to może nie trzeba było pisać listu do europarlamentarzystów, tylko zadzwonić albo napisać list do Donalda Tuska, żeby od tej negatywnej decyzji jakoś rząd polski się odwołał i żeby była jakaś walka o to. To chyba w tym kierunku powinno iść. Pani redaktor, żeby to było skuteczne. Pytam o skuteczność tych działań. W grudniu skierowałem do pana premiera Donalda Tuska, do pani premier Elżbiety Bieńkowskiej, do pana ministra obrony narodowej listy, które były listami zwracającymi się do rządu Rzeczypospolitej od podjęcie działań na rzecz ważnego interesu, ważnego z punktu widzenia Gdyni, regionu i całego kraju. I? Do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi. A spodziewa się pan, że pan je uzyska, te odpowiedzi? No, tego właściwie wymagań już nawet powiem procedura. Ale spodziewa się pan też jakiegoś działania rządu, jeśli decyzja Komisji Europejskiej faktycznie będzie o tym, że ta pomoc publiczna była nieuzasadniona, jakieś odwołania, czegoś? Mam taką nadzieję. Mamy w Gdyni doświadczenie wynikające z skutków naszym zdaniem złych decyzji o pomocy publicznej. Przypomnijmy, że 6 lat temu Komisja Europejska uznała działania rządu polskiego na rzecz ratowania gdyńskiej stoczni także za niedozwoloną pomoc publiczną. Wywołało to bardzo negatywne skutki z punktu widzenia gospodarki Gdyni i całego regionu. A jeszcze właśnie tak wejdę w słowo. A pan jakby realizując te inwestycje nigdy się tego nie obawiał, że tak może samo być z lotniskiem? Postanowił pan po prostu zaryzykować? To nie jest kwestia ryzyka, to jest kwestia dokumentów. My realizując ten projekt spełniamy wymogi formalne, bo przygotowujemy tak zwany test prywatnego inwestora. To jest analiza ekonomiczna, która pokazuje rzetelność, celowość i sensowność takiego działania. I taka analiza została opracowana przez znakomitą światową firmę Pricewaterhouse, która wszystkie te elementy potwierdziła. W związku z tym to była ta weryfikacja celowości i zasadności tego projektu. Potwierdzają to także eksperci, którzy nawet w tak trudnym momencie jak obecnie potwierdzają sensowność i celowość tego działania. Profesorowie, wybitni specjaliści, którzy zajmują się transportem i ekonomią transportu. Dobrze, panie prezydencie, co dalej? Skąd pieniądze na dokończenie inwestycji? Skąd pieniądze na utrzymanie
chociażby na początku, tak? Mówi się o kilku milionach złotych. Skąd pieniądze na to? Czy to jest tak, że wy się dogadacie w końcu w ramach jakby spółki w Rębiechowie? Bo było takie spotkanie, ale właściwie chyba nic z niego nie wynikło tak konkretnie, tak? Panie redaktor, zaprezentowaliście sobie kilka opcji i tyle. Odbyło się spotkanie. Po raz kolejny z naszej inicjatywy namawialiśmy do tego, by kwestia rozwoju transportu lotniczego w naszym regionie była elementem współpracy, nie konkurencji. To z naszej inicjatywy odbyło się to spotkanie. Na tym spotkaniu wszyscy uczestnicy tego spotkania stwierdzili, że by móc podejmować nowe decyzje w tym zakresie, musimy poczekać na ostateczne stanowisko Komisji Europejskiej, po czym powrócimy do stołu i będziemy rozmawiać, w jakiej formule czyli dalej za chwilę. Ci uczestnicy to jest m.in. marszałek, prezydent Gdańska, prezydent Sopotu, choć nie tylko. To czego pan ostatecznie oczekuje? Jakiego rozwiązania? Z punktu widzenia Gdyni oczekujemy, by zrealizowany został do końca projekt funkcji cywilnych na lotnisku gdyńskim. Nie oznacza to, że musi on być realizowany odrębnie, może być on realizowany wspólnie. Myślę, że z punktu widzenia regionalnego miałoby to wiele korzyści. I... Ale czy to znaczy, że dzisiaj ta infrastruktura, tam jest między innymi terminal, ma zostać wniesiony aportem do spółki, która jest w Rębiechowie, czy jak? Panie rektor, ja świadomie nie formułuję ścieżki, bo bardzo wiele zależy od tego, jak będzie sformułowana decyzja Komisji Europejskiej. Pani redaktor, jak rozumiem, przypuszcza, że będzie negatywna. Ja powiem, podobnie że jak pan. Ja się jej obawiam, natomiast tej decyzji jeszcze nie ma. Dobrze, a kiedy i w ogóle, i w jakim zakresie to lotnisko zacznie funkcjonować? Na pewno negatywna decyzja Komisji Europejskiej spowodowałaby, że ta funkcja będzie realizowana później niż zakładaliśmy. Kiedy? To zależy od tego, jaką drogę. Panie rektor, to zależy od tego, jaką drogę wybierzemy dla realizacji tego projektu. Ponieważ mamy bardzo mało czasu, chciałam pana zapytać o to, o czym dzisiaj pisze Dziennik Bałtycki na pierwszej stronie. Urzędnicy z Gdyni chcą zabrać ogródki działkowe, czyli jakby wszystkie, rozumiem, ogródki, które są w granicach miasta, gdzieś przenieść do Bawigdełka. Pani redaktor... No niepokój to budzi wśród budzi to niepokój, tych, którzy mają swoje altanki. Jak przeczytałem dzisiaj ten artykuł, to się nieco zmartwiłem. Tak? Zapis tego studium, na który powołuje się autor tego artykułu, mówi tylko tyle, że jeżeli działkowcy, którzy mają swoje ogrody działkowe w różnych, często bardzo trudnych miejscach, chcieliby się przenieść, to jest taka możliwość. A nie, że to będą propozycje nie do odrzucenia? Jeżeli nie będą chcieli się przenosić, nie będzie takiej opcji. Powiem więcej, gdyby nie zapis tego studium, gdyby mieli ochotę na takie przenosiny, takie przenosiny nie byłyby możliwe. A więc to jest tak naprawdę stworzenie możliwości, by w przypadku woli i chęci przenoszenia swoich ogrodów działkowych, a tak już się w Gdyni wydarzyło, móc taką funkcję przenieść w inne miejsca, ale jest to wyłącznie uzasadnione i realizowane wtedy, kiedy taką wolę wyrażą ogrody działkowe. Dziękuję bardzo. Dzięki. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.